Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku i dzisiaj zapraszam was na przepis na niesamowicie pyszny chleb bezglutenowy, który zawsze się udaje. Ja takiego przepisu szukałam przez bardzo długo i powiem wam, że ten udaje się zawsze, więc koniecznie musicie go spróbować. Jest pyszny, nie kruszy się, a to najważniejsze, pięknie się kroi, jest cudowny, także jeśli jesteście zainteresowani takim pysznym chlebkiem bezglutenowym, bardzo prostym, bardzo szybkim w przygotowaniu, to serdecznie was zapraszam do oglądania. Ok, więc do miski wsypujemy wszystkie rodzaje mąk. Ja tutaj używam mąki z brązowego ryżu, mąki kukurydzianej, mąki gryczanej oraz ziemniaczanej. Następnie dodaję do wszystkiego siemię lniane, nasiona słonecznika, pestki dyni. Wszystko mieszam razem z jedną łyżką soli. Do tego dodaję jeszcze zioła, ale to jest krok opcjonalny, więc tego robić nie musimy. Wszystko mieszam. Następnie dodaję do tego zalane wcześniej drożdże. I tutaj mamy 25 gram drożdży zalanych ciepłą wodą z jedną łyżeczką brązowego cukru. To odstawiam na chwilę i potem dolewam do mojego ciasta chlebowego. Następnie dodaję do całości wodę i to będzie około 2 szklanek wody. I tak, żeby to ciasto było dosyć gęste, ale jednocześnie takie rozwodnione. Na pewno wiecie, o co mniej więcej mi chodzi. W każdym razie ma być taka chlebowa konsystencja. Następnie całość odstawiamy na około 10 minut, 15 mniej więcej, przekładamy do foremki i znowu odstawiamy na jakiś czas do wyrośnięcia i to będzie minimum 30 minut i po tym czasie już możemy piec nasz chlebek, nagrzewamy piekarnik do 200 stopni Celsjusza i wkładamy nasz chlebek na około godzinę czasu. Po tym czasie wyjmujemy na kratkę, czekamy aż wystygnie i możemy go kroić. Słuchajcie, jest przepyszny. Naprawdę koniecznie musicie go spróbować. Ja też ten chleb mrożę, kroję sobie najpierw go na kromeczki, wkładam do zamrażalnika i wyjmuję z zamrażalnika i wkładam do tostera. Mam cieplutkie grzanki zawsze wtedy, kiedy mam na nie ochotę. Także takiego patentu również możecie spróbować. I co? Mam nadzieję, że przepis wam się podobał. Zapraszam was oczywiście do subskrypcji mojego kanału, do zajrzenia na mojego bloga, Facebooka oraz Instagrama oraz na mój drugi kanał, gdzie znajdziecie bardziej mnie. Zobaczycie mnie i to, co tam próbuję wam przekazać. Mnóstwo motywacji, mnóstwo inspiracji, także tam was serdecznie zapraszam. I co? Dzisiaj się już dzisiaj z wami żegnam i do zobaczenia już niebawem w kolejnym filmiku. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.